14 listopada wspominamy świętego Wawrzyńca z Dublina, biskupa. Wawrzyniec, znany także jako Laurenty lub Lorcan Otwatel, urodził się w Castle Dermot w Irlandii w 1128 roku. Jego matka nosiła panieńskie nazwisko O'Brien, a ojciec nazywał się Murtak Otwatel. Oboje pochodzili z królewskich rodów. Celt imieniem Twatail był w II wieku jednym ze znamienitszych królów Irlandii. Jednak w czasie, w którym urodził się Wawrzyniec, linia jego ojca nie rządziła już Irlandią. Chociaż jego ojciec posiadał wielu żołnierzy służących, rozległe ziemię, a także zamek, był lennikiem Dermonta MacMurrufa, swojego zięcia. Ten ostatni, aby zapewnić sobie wierność szlachcica, nakazał mu przekazanie Wawrzyńca jako zakładnika na swoim dworze. Tak też się stało. Dermont-MacMer był człowiekiem postawnym, gwałtownym i budzącym strach wśród swoich poddanych. Nade wszystko zaś miłował wojnę. Wawrzyniec przebywał na jego dworze odkąd skończył 10 lat i przez jakiś czas spokojnie mieszkał w zamku Dermont'a, aż do czasu, gdy jego ojciec odmówił wykonania jakiegoś rozkazu. Bawrzyniec został zabrany wówczas w miejsce wyludnione i kamieniste, aby odpokutować nieposłuszeństwo ojca. Tam zamieszkał w rozpadającej się chacie, gdzie za jedynego towarzysza miał strażnika, a cała żywność, jaką mu dostarczano, wystarczała ledwie na przetrwanie z dnia na dzień. Ubrań nie dostarczano mu wcale. Żył tak przez dwa lata, do czasu, kiedy ojciec pogróżkami wymusił zwrot chłopca. W sporze między ojcem Wawrzyńca a Dermontem głównym mediatorem był biskup Glendalow. Do niego też wysłano chłopca, gdy wydostał się z rąk Dermonta. W tym momencie rozpoczęła się zupełnie nowa era dla Wawrzyńca. Biskup zapoznał go z nauką chrześcijańską, a także cichym i pokornym życiem kontemplacyjnym. Wawrzyńcowi spodobało się ono wielce, ponieważ gdy ojciec przyjechał do niego z wizytą i w geście wdzięczności dla biskupa, zaproponował, że poświęci jednego z synów na służbę Bogu i świętemu Kevinowi, patronowi klasztoru. Chłopiec zgłosił się z radością na ochotnika. W ten oto sposób Wawrzyniec stał się nowicjuszem w Glendalow, gdzie przebywał przez 22 lata. Ascetyczność jego życia, podobnie jak innych irlandzkich mnichów tego czasu, byłaby niewiarygodna, gdyby nie to, że została przez historię dobrze udokumentowana. Wypełnione ono było samotnością, ubóstwem i kontemplacją na skalistych wybrzeżach, tuż pod klasztorem św. Kevina. W wieku 25 lat Wawrzyniec został wybrany opatem. Była to w tamtych czasach funkcja tyleż odpowiedzialna, co prestiżowa. Rangą dorównywała ona funkcji biskupa. Natomiast wśród trudów, jakie nosiła, było także zmaganie z nieprzyjazną przyrodą, zagrażającą klasztorowi, zabezpieczenie dróg przed rabusiami, znoszenie zazdrości braci z powodu niezwykle młodego wieku, jak na kogoś, kto został wybrany opatem. Wawrzyniec dał się poznać jako opat szczególnie zatroskany o biednych, których wspierał zarówno pieniędzmi zakonnymi, jak i swojego ojca. Wspierał też budowę kościoła i rozbudowę klasztoru świętego zbawiciela, który znacznie powiększył się pod jego jurysdykcją. Po czterech latach takiej służby, wysoki i niezwykle chudy Wawrzyniec, zyskał liczne grono stronników w wyborze na biskupa. Jednakże Wawrzyniec odmówił, powołując się na prawo kanoniczne, które nie dopuszczało tak młodych kandydatów na to stanowisko. W 1161 roku zmarł Grzegorz, arcybiskup Dublina i Wawrzyniec został jednomyślnie wybrany na jego następcę został wyświęcony na biskupa w Dublinie, gdzie jeszcze nigdy wcześniej nie widziano rodzimego nawet prałata. Był to wyraz i owoc reformy duchowieństwa irlandzkiego, które w XII wieku zyskiwało coraz większą konsolidację i niezależność od struktur angielskich. Dla niego samego było to wyzwanie polegające w dużej mierze na przejściu od ukrytego życia duchownego do życia w świecie. Nie lamentował jednak ani nie pomstował na tę trudną zmianę, ale starał się łączyć harmonijnie oba te wymiary własnej egzystencji. Symbolicznym tego przejawem może być fakt, że pod biskupimi szatami nosił zawsze włosiennice. Aby zachęcić bogatych do naśladowania, gościł w swoim domu codziennie od 30 do 60 biedaków, z którymi dzielił nowo zyskane wygody. Pozostał wierny cichej i samotnej modlitwie, a także ascetycznemu życiu i wyrzeczeniom, które praktykował na co dzień. Przedstawiany jest zwykle na obrazach w milczącej i skupionej pozie, a jego ręce wykonują gest dawania. Jako biskup Wawrzyniec wprowadził wiele reform. Kanoników katedralnych ze świeckich uczynił regularnymi i sam z nimi prowadził życie wspólne. W ten sposób powstała swoista Szkoła Świętych, która zaowocowała licznymi powołaniami. Starał się też o ustanowienie pokoju między Irlandią a Anglią. Był aktywnym negocjatorem pomiędzy stronami, jako że więzy krwi wiązały go ze zwaśnionymi rodami. W czasie wojennego oblężenia Dublina pomagał mieszkańcom przetrwać głód i negocjował pokój. Rozmawiał nawet z samym królem Henrykiem II jako reprezentant Irlandii. Ten ostatni jednak za którymś razem odmówił zobaczenia się z nim w Anglii i zażądał by udał się za nim do dworu w Normandii. Długie niewygody podróży osłabiły jednak Wawrzyńca do tego stopnia, że wkrótce zachorował na febrę. Widząc jego krytyczny stan, współpracownicy doradzali mu spisanie testamentu. Wawrzyniec jednak nie miał nic swojego, co mógłby pozostawić komuś na ziemi. Ostatnie jego słowa były opłakiwaniem ludzi, których zostawiał na ziemi. Biedni, głupi ludzie, co teraz zrobicie? płakał. Kto się wami zajmie w waszych kłopotach? Kto wam pomoże? Wawrzyniec zmarł w klasztorze kanoników regularnych w EU w Normandii 14 listopada 1180 roku. Kanonizował go papież Honoriusz III w 1225 roku. Módlmy się. Boże, ty w świętym Wawrzyńcu dałeś swojemu kościołowi wzór dobrego pasterza. Sprawdza jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. To. Wszyscy święci święte Boże.